Rozpoczęliśmy dzisiaj 17. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej, która od tych 16 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Tak naprawdę jest marką samą w sobie. Corocznie nie mamy najmniejszego problemu z rekrutowaniem dzieci w tym wieku wczesnoszkolnym. Co roku przygotowujemy dla tych naszych odbiorców zawsze ciekawe wykłady. One nigdy nie powtarzają się, także zawsze dzieci poznają coś nowego. Tak naprawdę przygotowujemy w ten sposób, czy też staramy się zachęcić do poznawania aspektów nauki, którymi poruszamy na Politechnice Opolskiej, tych najmłodszych odbiorców, licząc na to, że będą się tym coraz bardziej interesowali i w przyszłości wrócą w nasze mury. Mamy 210 uczestników, bardzo wielu z nich kontynuuje naukę, są to dzieciaki, które przychodzą już drugi, trzeci, a nawet i czwarty raz. Tak jak zwykle mamy 6 tematów, spotykamy się w 6 miesięcy, w 6 sobót, każdy wydział jest reprezentowany tutaj wykładem. Wykłady są bardzo różne, są bardziej techniczne, są bardziej humanistyczne. Dzisiaj rozpoczęliśmy wykładem o tym, jak komunikować się bez agresji. Rozmawialiśmy dzisiaj o wielu rzeczach związanych z tym, w jaki sposób dwie osoby komunikują się ze sobą, w jaki sposób wykorzystać empatię w trakcie komunikacji, w jaki sposób nie przekraczać też granic drugiej osoby, kiedy to spotykają się te dwie osoby i rozmawiają ze sobą. Cieszę się też, że dzieciaki fajnie przyjęły moich dwóch bohaterów, którzy byli na dzisiejszym wykładzie, czyli żyrafa i szakal, które były takimi trochę symbolami dwóch osób rozmawiających. I myślę, że zapamiętają ten dzisiejszy wykład i w przyszłości będą osobami, które będą w sposób skuteczny komunikować się ze sobą. Zapisałam się dlatego, że w tamtym roku mi się podobało, nauczyłam się tutaj dużo ciekawostek i moje oczekiwania z tego roku, mam nadzieję, że znowu się czegoś nowego dowiem. Jestem drugi raz na Politechnice, mama mi pokazała na internecie takie coś i od razu i zachęciła mnie, żebym tu przyszedł. Bardzo mi się podobał zeszły rok, dlatego zapisałem się znowu. Interesuję się historią i podobają mi się wykłady tutaj, bo są różne tematy.